Państwa gorąco i serdecznie przywitać w tej naszej sali Witolda Czajkowskiego w imieniu obecnych tu wojewody wielkopolskiego pana Zbigniewa Hoffmana oraz wicewojewody pani Marleny Maląg. Witam bardzo serdecznie na uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych. Szanowni Państwo, podczas uroczystości, która jest hołdem dla Państwa dokonań, zostaną wręczone Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi, Krzyże Zesłańców Sybiru, Medal za długoletnią służbę, Medal za ofiarność i odwagę, Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis i Medale Pro Patria. Słowa powitania kieruję do Państwa, ale także do Państwa przełożonych, współpracowników, do rodzin, do przyjaciół. Dziękując za przybycie na dzisiejszą uroczystość, serdecznie witam także liczne grono przybyłych tutaj samorządowców na tej sali. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa, prezydentów, wójtów i burmistrzów. Bardzo proszę o wystąpienie w tym momencie pana wojewodę Zbigniewa Hoffmana. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo. Zawsze z wielką satysfakcją i z dumą spotykam się z osobami, które zostały nagrodzone przez pana prezydenta Rzeczypospolitej, ministrów. To dla mnie wielki zaszczyt, kiedy mogę odznaczać te osoby. Wszyscy Państwo macie zasługi w bardzo różnych obszarach życia publicznego, zawodowego. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję Panu Wojewodzie Wielkopolskiemu za tę piękną dla nas uroczystość. Otrzymanie takiego krzyżu to nominuje do dalszej pracy. Tylko szkoda, że ten mój PESEL tak jest nieprzychylny dla mnie. Ale ile mi sił starczy, ile jeszcze będę żyła, będę pracowała na rzecz tych, którzy tej pomocy oczekują. Mam jeszcze i prezesuję Stowarzyszenie Głuchoniemych w Kole, Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła, 30 lat skarbnikiem, a tam też ponad. Także moje życie jest całe poświęcone drugiemu człowiekowi, szczególnie jestem pielęgniarką, więc chorego. Dziękuję serdecznie.